Cześć, witam na kanale Kupiliśmy dom z ogrodem. Dzisiaj w końcu pogoda się wyklarowała, w końcu jest troszkę cieplej, no i w końcu można zająć się kolejnymi sprawami ogrodowymi. Jest dzisiaj trochę wietrznie, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać przy nagrywaniu tego materiału, a bohaterem dzisiejszego nagrania będzie ten oto jegomość, czyli rabarbar. A jeżeli ciekawi Was, jakie prace wykonać można przy rabarbarze podczas wiosennej pielęgnacji, to zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Zostańcie do końca, ponieważ przygotowałem dzisiaj kilka istotnych informacji na ten temat. A zanim przejdę do sedna tego nagrania, to chciałem tylko przypomnieć, że jeżeli materiał taki Wam się spodoba, to zostawcie jakąś łapkę w górę, podzielcie się swoim komentarzem na ten temat. No i oczywiście, jeżeli uznacie to za stosowne, pozostawcie również swoją subskrypcję. Szybciutko tylko, zanim jeszcze zacznę, chciałem Wam pokazać, o tutaj, jak wygląda mój rabarbar, ten egzemplarz. Myślę, że jest naprawdę solidny. Taka łodyga, która w swoim przekroju tu u nasady ma 3 cm. Także bardzo, myślę, bardzo ładnie rośnie. Jest fajnym egzemplarzem, na którym będę dzisiaj Wam pokazywał, co robić z taką roślinką na wiosnę. Pierwszą czynnością, na którą trzeba zwrócić uwagę przy pielęgnacji rabarbaru, jest jego nawożenie. I pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest dostarczenie takiej roślinie odpowiedniej ilości azotu. Azot jest tym składnikiem, który odpowiada za przybieranie zielonych części rośliny. W tym przypadku chodzi nam głównie o to, żeby taki rabarbar przybierał łodygi i liście. Więc może o te liście nam nie chodzi, jak widzicie tutaj z dołu, one są po prostu objedzone, tu są aż dziury wyjedzone przez ślimaki. I takie już części rabarbaru można swobodnie usuwać poprzez wyciąganie. To jest bardzo ważna rzecz, że przy pobieraniu tych pędów, które będziemy później chcieli wykorzystać, na przykład jako dodatek do ciasta, czy też jako dodatek do kompotu, i takie łodygi usuwamy poprzez kilkukrotne przechylanie łodygą i jednoczesne odciąganie od tego serca rośliny. Tam są takie serduszka i tego po prostu się nie odcina, a tylko urywa. I tak jak mówiłem, azot odpowiedzialny jest właśnie za powstawanie takich oto pędów. Tutaj też o przynajmniej przekroju tym 3 cm. No i również odpowiedzialny jest za powstawanie liści. Co możemy zrobić, żeby taką roślinkę w azot zaopatrywać? I słuchajcie, pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, to jest po prostu tutaj, można posłużyć się jakąś rękawicą, bądź też jak ja, takim trójzębem, i tą ziemię po prostu w okresie jesiennym spulchniamy. Tu musi być spulchniona ziemia, którą możemy obsypać na przykład obornikiem granulowanym. Obornik, rozpuszczając się po przemieszaniu go z glebą za pośrednictwem wilgoci, czy to opadów, czy
później my będziemy mogli go po prostu podlać. Zawarty w oborniku azot będzie dostawał się do korzeni tych roślin. A na dzisiejszym filmie nie będę Wam pokazywał, jak rozsypuję obornik granulowany, ponieważ zrobiłem to już troszkę szybciej i nie ma dzisiaj potrzeby, żebym robił to po raz drugi. Jak rozsypać obornik, to myślę, że każdy już sobie z tym poradzi. Chodzi o to, żebyście po prostu go rozsypali i dobrze wymieszali z glebą. Do wiosennego zasilania takiej rośliny wykorzystać można nie tylko obornik granulowany. Doskonałym wyborem będą również wszelkiego rodzaju gnojówki. Ja polecam gnojówkę z pokrzyw, które to pozyskuję z pobliskiego skraju lasu. A jeżeli nie macie tyle szczęścia co ja i pokrzywa nie rośnie u Was tuż za płotem, to polecam wybrać się na jakiś miły spacer, z którego wrócicie nie tylko z dobrym humorem, ale również z pokrzywami właśnie. Podczas wiosennej pielęgnacji rabarbaru nie polecam nawozów, które zawierają większe ilości potasu bądź też fosforu, ponieważ pierwiastki te potrzebne są głównie po to, żeby roślina wytworzyć mogła takie oto pędy zakończone kwiatostanem. I tutaj płynnie przechodzimy do kolejnej ważnej wskazówki, którą jest mianowicie usuwanie pędów zakończonych kwiatostanem właśnie. Podczas tej czynności, czyli w momencie, kiedy rabarbar próbuje zakwitać, cała energia rośliny idzie w pędy kwiatostanowe, a co za tym idzie, osłabia się pozostała część rośliny. I jeżeli ktoś chce, z takich kwiatostanów później można uzyskać nasiona. Mi na pozyskaniu nasion nie zależy w ogóle, dlatego pęd taki czym prędzej usuwam. Pędy zakończone takimi kwiatami usuwamy możliwie blisko ziemi, tak by nie uszkodzić tego rozgałęzienia, z którego wyrasta łodyga. Często jest tak, że pęd kwiatowy łączy się u nasady razem z pędem liściowym. Ja polecam ze swojej strony po prostu urwanie obu naraz tutaj, tuż przy ziemi, tak jak mówiłem, ruchami w lewo, w prawo i pociągając do góry powinniśmy w łatwy sposób pozbyć się takich kwiatostanów. A tak wygląda prawidłowo urwany pęd z kwiatostanem właśnie. Jeżeli próbowalibyśmy usunąć taki pęd za pomocą noża bądź też sekatora, również staramy się zrobić to jak najniżej. Dlatego, że ten pęd, nie tak jak pędy liściowe, w środku jest po prostu pusty i tam może zbierać się woda, co może powodować zbytnie gnicie rośliny w stronę korzenia. Tutaj chcemy tego uniknąć i dlatego właśnie jak najniżej polecam pozbywać się takich pędów. A tutaj ujęcie na potwierdzenie moich słów. Jak widzicie, pęd jest po prostu pusty i podczas opadów bądź też podlewania zbierać się tutaj będzie niepotrzebnie woda. A jak widzicie na tym ujęciu, systematyczne pozyskiwanie pędów rabarbaru stwarza lepsze możliwości doświetlenia wnętrza rośliny. Wówczas pobudzona światłem roślinka zacznie wytwarzać kolejne pędy liściowe, na których tak bardzo nam zależy. Jeżeli w porę nie będziecie usuwać tych pędów kwiatostanowych, to roślina w swoich łodygach, na których najbardziej nam zależy, zacznie gromadzić szczawiany, które powodować będą to, że łodyga będzie jeszcze bardziej kwaśna niż jest w momencie, w którym tych kwiatostanów nie posiada. A szczawiany w zbyt dużych ilościach
nie są po prostu korzystne dla naszego zdrowia. Dlatego chcemy unikać kwiatów rabarbaru. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli materiał taki Wam się spodobał, to przypominam raz jeszcze, że macie możliwość napisania jakiegoś komentarza, pozostawienia swojej łapki. No i oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, to zasubskrybujcie ten kanał. Ja się na dzisiaj już z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych materiałach z naszego ogrodu. Pozdrawiam, hej!